to oni pojawiają się pierwsi. Wielogodzinna obserwacja, maskowanie i pozyskiwanie informacji o przeciwniku. Oddziały rozpoznania przygotowują kolejny atak. Sprawdzian profesjonalistów. Zawodowi szeregowi walczą o możliwość kształcenia na podoficera. Tylko najlepsi przejdą egzamin do Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych w Poznaniu. Multimedia, historyczne uzbrojenie i pamiątki po żołnierzach wolności. W 150. rocznicę Muzeum Wojska Polskiego otwiera wystawę poświęconą Powstaniu Styczniowemu.